żebyśmy mówili o tym, że będziemy na bieżąco obserwować sytuację i utrzymamy naukę stacjonarną na tyle, na ile to będzie możliwe i na tak długo, na ile to będzie możliwe. I tak w istocie jest, bo pamiętajcie Państwo dwóch rzeczy. Po pierwsze, naukę stacjonarną dla większości województw, choćby dla Podkarpackiego, przeprowadzamy tylko na 2 tygodnie. 2 tygodnie to są ferie. No trochę gorzej jest nam od Małopolską, bo Małopolska kończy akurat ferie zimowe, więc tutaj ci, którzy zaczynali te ferie wcześniej, no, nieco dłużej są na nocy zdane. Po drugie, utrzymaliśmy naukę stacjonarną w połowie szkół podstawowych, to znaczy od pierwszej klasy do czwartej klasy. Słyszę, że jakieś są, no, może nie tyle nieporozumienia, co jakieś drobne pretensje, że jednak czwarte klasy też powinny być na zdalnej. Nie. Otóż nam zależy na tym, żeby jak najwięcej dzieci, zwłaszcza tych najmłodszych, było w szkole pomimo warunków pandemicznych i dlatego czwarta klasa również jest w szkole. To jest 400 tysięcy dzieci. 400 tysięcy dzieci jest w szkole, zamiast domu, gdybyśmy tylko ograniczyli stosunkowo do klas 1-3. Po trzecie, byśmy obserwowali, zwłaszcza w ostatnich tygodniach, tym, który w tym momencie dobiega końca, od poniedziałku lawinowe zwiększenie tych przypadków zachorowań w Polsce w ogóle, ale także lawinowe zwiększenie dzieci i osób, które są w tym ruchu okołoszkolnym, które są kierowane na kwarantannę i na naukę zdalną. To było po 100% dziennie przyrostu w stosunku do poniedziałek, w stosunku do piątku, ale zwłaszcza w stosunku do poniedziałku. No i co dawało nam od razu do zrozumienia, że trzeba jednak tutaj podejmować te decyzje, przynajmniej w połowie szkół podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, bo też z tych statystyk wynikało, że ta sytuacja dotyczy w szczególności dzieci starszych i młodzieży. I dlatego podjęliśmy tę decyzję szybko, żeby nie zwlekać z tym, z określonym terminem do 27 lutego, bo wszystko to naraz rzeczywiście stanowiło pewne niebezpieczeństwo. I wcześniej zapowiadaliśmy, że będziemy podejmować decyzję, obserwując sytuację, która zmienia się z godziny na godzinę i z dnia na dzień.